historia tego tytułu jest następująca. Otóż czas jakiś temu przyjaciel Grzegorz Banaszkiewicz zadał mi takie oto pytanie. Czym jest obraz? Ja muszę przyznać, że przez dłuższy czas się uchylałem od odpowiedzi na to pytanie. No a Grzesiu, jak to Grzesiu męczył i naciskał, więc w końcu stwierdziłem, że jest dobra okazja, żeby się wypowiedzieć na ten temat. I chciałbym Państwu opowiedzieć, jak ja, jako fizyk, matematyk, patrzę na obraz. Otóż tak, no pierwsze, co możemy zrobić, to sięgnąć do słownika języka polskiego i tam znajdziemy aż 6 różnych definicji obrazu. Więc tak, no po pierwsze jest to dzieło, czyli tutaj jest podkreślenie tego aspektu artystycznego. Po drugie jest to widok, czyli tutaj mamy podkreślenie percepcji wzrokowej. Po trzecie jest to pewien opis jakichś spraw, czy jest ta funkcja deskryptywna obrazu. No może to być również rodzaj krótkiego aktu w sztuce teatralnej. Te ostatnie pojęcia są już takie bardziej fizyczne. Po pierwsze może to być jakaś projekcja, tak jak ta. Tudzież może to być wizerunek czegoś odtworzony przez promienie odbite lub załamane. Czyli oświetlamy jakiś obiekt i uzyskujemy jego obraz. Tak, jako często się podaje przykład malowideł z jaskini Lascaux jako taki pierwszy przykład obrazu, kiedy człowiek coś namalował i to powstało około 19 tysięcy lat temu. Natomiast przy okazji przygotowywania tego wykładu odkryłem, że raptem 2 miesiące temu w Science ukazała się praca na temat malowideł naskalnych w hiszpańskich jaskiniach, które są dużo starsze, pochodzą sprzed 64 tysięcy lat. Problem polega na tym, że na tamtych terenach Homo sapiens pojawił się dopiero 20 tysięcy lat później. To oznacza, że autorem tego mógł być tylko Neandertalczyk. No i tutaj dochodzimy już do pewnej granicy, pewnego problemu, czy to pojęcie obrazu będziemy wiązać stricte z człowiekiem, z Homo sapiens, czy też chcemy pójść dalej i powiedzieć, no dobrze, no ale jeżeli Neandertalczyk, to właściwie czemu nie inne gatunki? Dla mnie osobiście bardzo ciekawy jest przykład takiego ptaka, altannika lśniącego, który buduje takie bardzo ładne w moim odczuciu. Właściwie nie są gniazda, to są bardziej takie pomniki. No, to spełnia funkcję przede wszystkim, nazwijmy to, reprodukcyjną. One chcą zaimponować samicom i dlatego budują takie oto obiekty. Zwracając do samego pojęcia obrazu, oczywiście z punktu widzenia na przykład lekarza, myślę, że lekarz mógłby powiedzieć, no dobrze, ale zanim ten obraz człowiek namaluje na, powiedzmy, na ścianie, czy na płótnie, czy na czymś, to najpierw musi sobie obraz czegoś wytworzyć w swoim umyśle, prawda? No i na ten obraz będzie się składać wiele czynników, nie tylko percepcja wzrokowa. Oczywiście ona tutaj będzie odgrywać dużą rolę, no ale do tego dochodzą też inne zmysły, no bo oczywiście ten obraz, który sobie wytwarzamy, jest jakąś wypadkową wszystkiego, co odczuwamy w danej chwili, również tego, co słyszymy, co czujemy, tak dalej. Więc w szczególności dochodzą do tego również emocje. No ale z drugiej strony także wiedza. Jeżeli na przykład, nie wiem, chcemy sporządzić mapę, to oczywiście wiedza tutaj będzie odgrywać bardzo istotną rolę. No i wreszcie wyobraźnia. To, czego nie wiemy, możemy sobie jakoś tam wyobrazić i dorzucić. Właśnie chciałbym się chwilę skupić na samej kartografii. Myślę, że ta dziedzina dobrze pokazuje, jak wiedza się łączyła z wyobraźnią. Czyli no, ludzie malowali świat taki, jak znali, a tam, gdzie nie wiedzieli, co jest, no to dokładali różne swoje wyobrażenia, przekonania. Tak jak na przykład na tej mapie Orlando Fergusona z 1893 roku, która obrazuje taką wizję świata literalnie wziętą z Biblii. Czyli Ziemia jest stacjonarna, płaska, no tak dziwnie wygięta. Więc jest tutaj element wiedzy, bo kontynenty są
zasadniczo dobrze odwzorowane, plus do tego jest ta cała górka przekonań, wyobrażeń, prawdziwych lub też nie, to jest inna rzecz. Natomiast kartografia w XXI wieku wygląda zasadniczo tak. Widać, że jest tu już bardzo mało miejsca na wyobraźnię, bo tak naprawdę no, mamy satelity, możemy sobie zrobić zdjęcie z bardzo dobrą rozdzielczością i tak naprawdę zobrazować nieomal dowolny obszar świata. Więc widać, że jakby ta granica między ile wiedzy wkładamy w obraz, a ile wyobraźni może się przesuwać. No oczywiście oprócz tego, że ludzie patrzyli, rozglądali się dookoła siebie, no patrzyli od zawsze do góry. Patrzyli w gwiazdy, no i starali się sobie wytworzyć jakiś obraz wszechświata. Na początku uważali, że oto my jesteśmy w centrum wszechświata, a dookoła nas krążą różne planety, a na końcu są gwiazdy, które są stałe i niewzruszone. Zwana sfera gwiazd stałych. Potem przyszła rewolucja kopernikańska. Kopernik usunął nas z centrum wszechświata, umieścił tam Słońce. Ziemia stała się tam jedną z planet, więc no nasz obraz świata uległ dramatycznej zmianie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że zarówno w modelu geocentrycznym, jak i w modelu heliocentrycznym w tej początkowej wersji, zawsze na końcu była sfera gwiazd stałych. To była taka swoista granica naszego kosmosu. Tam są te gwiazdy stałe, które tam są niewzruszone i za nimi nie wiadomo, co jest. Może tam jest Pan Bóg, a może nic nie ma. Tego nie wiemy. Tam już jest nasza wyobraźnia, nasze przekonania. No i tak faktycznie ludzie patrzyli na świat przez długie stulecia. No ponieważ no to wynikało z prostej obserwacji. No zauważyli, że niektóre obiekty na niebie poruszają się, zmieniają swoje pozycje, a inne nie zmieniają. I te, które zmieniają, no to były planety, tudzież jakieś tam mniejsze obiekty, komety i tak dalej. Natomiast te, które nie zmieniają, no to właśnie były gwiazdy stałe. Już w XVI wieku Giordano Bruno kontestował tą teorię. On twierdził, że gwiazdy tak naprawdę są odległymi obiektami, a wszechświat jest najprawdopodobniej nieskończony. No niestety swoje poglądy przypłacił śmiercią męczeńską na stosie. Natomiast też trzeba tutaj podkreślić, że Giordano Bruno nie miał żadnego modelu, który by mu powiedział, że tak faktycznie jest. To były jakieś tam jego przekonania, jakaś wizja, że tak faktycznie może być. Nie było po prostu wtedy odpowiednich narzędzi, żeby nawet to stwierdzić. To przyszło dużo później. Były takie dwa kroki. Po pierwsze, w 1718 roku Edmund Halley odkrył ruch własny dwóch gwiazd, Arctus i Sirius. No więc to już było pewne podważenie tego, że te gwiazdy są faktycznie stałe, jeżeli jednak się ruszają. Bardzo mało, ale jednak się ruszają. No i powiedzmy takim gwoździem do trumny dla tej sfery gwiazd stałych były pierwsze pomiary paralaksy, czyli takiego pozornego ruchu gwiazd wynikającego z tego, że Ziemia krąży dookoła Słońca. No i na podstawie pomiarów tej paralaksy można wyliczyć odległość do tych gwiazd. No i się okazało, że te gwiazdy są od nas w różnej odległości. No więc to nie może być sfera, tylko to musi być przestrzeń. Tam te gwiazdy są niejako zawieszone w tej przestrzeni w różnych miejscach. No ale z takim obrazem jest pewien problem, z którego nazwany czasem paradoksem Olbersa, chociaż prawdopodobnie już był znany wcześniej. Paradoks jest mianowicie taki, no, jeżeli wszechświat jest nieskończony i są te gwiazdy z grubsza równomiernie rozłożone i są w każdym punkcie, no to w który punkt byśmy nie spojrzeli, powinna być w końcu jakaś gwiazda. Czyli nasze niebo nie powinno być ciemne, tylko właśnie powinno być jasne, powinno być całkiem jasne, bo wszędzie jest jakaś gwiazda. I tak naprawdę rozwiązanie tego paradoksu przyszło dopiero z teorią Einsteina. Otóż jednym z dwóch postulatów szczególnej teorii względności jest stwierdzenie, że prędkość światła w próżni jest stała i skończona dla każdego obserwatora. I to również się tyczy ruchu względnego, czyli to dodawanie prędkości nie jest już takie liniowe. Czyli jeżeli jestem sobie jednym fotonem, to drugi foton wciąż
może lecieć jakby w drugim kierunku, ale on wciąż oddala się ze mną tylko z prędkością światła. Tak wynika z tej teorii. Co więcej, nic nie może poruszać się szybciej niż światło, czyli nie ma żadnego fizycznego oddziaływania, które by mogło to światło przegonić. No to był pewien postulat, który należało sprawdzić i to oczywiście zaczęto robić i tak naprawdę jest to robione do dzisiaj, ale trzeba podkreślić, że szczególna teoria względności jest najlepiej potwierdzoną empirycznie teorią. Jest to dokładność rzędu 20 miejsc znaczących. W związku z tym jakiś czas temu uznano, że tak naprawdę nie ma już sensu mierzenie dokładniej prędkości światła w próżni, bo tak naprawdę no to ograniczają nas błędy pomiarowe innych wielkości, dlatego przyjmuje się, że prędkość światła to jest pewna stała przyrody. I ona jest stała i na tej podstawie zmieniono definicję metra. Obecnie metr definiuje się przy użyciu właśnie prędkości światła, która jest liczbą dokładną. No ale jakie to ma konsekwencje dla obrazu? Otóż takie, że to na przykład jest obraz galaktyki Andromedy, ale nie takiej, jaka ona jest teraz, tylko takiej, jaka ona była około 2,5 miliona lat temu. Ponieważ ona jest tak daleko, że światło z tej galaktyki biegło do nas 2,5 miliona lat. Czyli to znaczy, że ten wszechświat, który my obserwujemy, być może nieskończony, to tak naprawdę my obserwujemy jakieś takie jego swoiste cięcie, taka swoista projekcja stożkowa. W pewne rejony nie będziemy mogli zajrzeć. Pytanie, czy to jest bardzo dramatyczne, czy nie. No, ostatecznie jesteśmy zanurzeni w czasie i właściwie nie powinno nas to jakoś strasznie dziwić, że mamy obraz świata tylko w danej chwili. Przykładowo, jeżeli chcemy uzyskać obraz Paryża, no to możemy się wybrać do Paryża, pobyć tam tydzień albo dwa, pooglądać, posłuchać, może coś namalować, no i wytworzymy sobie jakiś obraz Paryża. Następnie wracamy do domu, no i po paru latach dalej będziemy mieć ten sam obraz Paryża, który wtedy nabyliśmy. Ale oczywiście Paryż w międzyczasie się zmieni. Możemy się tam wybrać, porównać. No okaże się, że wieża Eiffla jest tam, gdzie była. No ale już kontekst się zmienił, jest trochę inaczej. Więc ostatecznie możemy powiedzieć, no cóż, no, galaktyka Andromedy jest trochę dalej niż Paryż. No ale ostatecznie no, to jest tylko kwestia technologii. No, kiedyś wydawało nam się niepojęte, że można się wybrać do Paryża na weekend. No to była wyprawa na miesiąc albo i dłużej. Teraz wydaje nam się niepojęte, że można dotrzeć do galaktyki Andromedy, ale ostatecznie kto wie, może za wiele lat, może za 100, może za 1000, będziemy po prostu mogli tam polecieć, pobyć chwilę i zyska to taki sam status jak Paryż. Prawda? Natomiast tyle mówi szczególna teoria względności. Natomiast obraz wszechświata wyłaniający się z ogólnej teorii względności jest jeszcze bardziej dramatyczny. Otóż okazuje się, że nasz wszechświat nie jest statyczny. To nie jest taki twór, który tam sobie jest wieczny i niezmienny, tylko on ewoluuje, a konkretnie rozszerza się. To rozszerzanie się wszechświata odkrył empirycznie no, Edwin Hubble, właściwie równolegle niejako Georges Lemaître w latach 20. Co to właściwie znaczy, że wszechświat się rozszerza? To znaczy z grubsza tyle, że obiekty słabo związane grawitacyjnie oddalają się od siebie. Tutaj całkiem dobra jest taka analogia balonu. Przypuśćmy, że żyjemy sobie na takim balonie, gdzieś w takim punkcie. No i ten balon pęcznieje, jest nadmuchiwany. No i w związku z tym no, my po powierzchni balonu się nie ruszamy. Jesteśmy cały czas tam, gdzie byliśmy. Inne obiekty również są tam, gdzie były na balonie. Natomiast sam balon się rozszerza. Więc oczywiście te odległości między obiektami się zmieniają. No jak my siedzimy tutaj, no to wydaje nam się, że ta galaktyka od nas ucieka. Ale to nie jest tak, że ona ma jakąś prędkość własną w przestrzeni, tylko jakby sama przestrzeń się zmienia. Innymi słowy, to tak jakbyśmy mieli na przykład dwa obiekty i linijkę między nimi. No i tą linijkę skrócimy. Więc oczywiście te obiekty się nie ruszyły, ale zmieniła się odległość między nimi. Co więcej,
Całkiem nowe badania sprzed raptem 22 lat pokazały, że ta ekspansja wszechświata jest przyspieszona, czyli rozszerza się i to coraz szybciej. To ma bardzo dramatyczne konsekwencje dla naszego obrazu. Jeszcze może o tym, no dobrze, bo jeżeli wszechświat się rozszerza i wszystkie obiekty w nim, no to dlaczego kula ziemska się nie rozszerza, tudzież dlaczego my się teraz nie rozszerzamy? Ano dlatego, że szczęśliwie jesteśmy związani grawitacyjnie. Czyli to tak, jakbyśmy mieli jakieś plamy, powiedzmy, kleju na tym balonie. No jeżeli ten balon będziemy sobie tak powoli pompować, no to te plamy kleju nie zmienią swojego kształtu, bo one będą trzymać tą gumę, chociaż od siebie się będą oddalać na tym balonie, prawda? Natomiast jak my ten balon będziemy mocno dmuchać, no to w końcu rozerwiemy te plamy kleju i taki właśnie czeka nas los. W związku z tym wszechświat za około 10 do 100 lat będzie wyglądał dokładnie tak. Według obecnej wiedzy ta przyspieszona ekspansja w końcu zdominuje wszystko. Cała materia albo utkwi w czarnych dziurach, które wyparują i ostatecznie nie będzie nic. Będzie ciemno. Więc jakie to ma konsekwencje dla obrazu? No konsekwencja jest taka, że nasze możliwości obserwacji i zarazem obrazowania być może nieskończonego wszechświata są fundamentalne i drastycznie ograniczone. Fundamentalne w tym sensie, że to nie jest tylko kwestia technologii, że może kiedyś będziemy mieć lepsze teleskopy i lepsze rakiety, tylko samych praw fizyki, które nas ograniczają i mówią, że szybciej niż światło się nie da i że wszechświat się rozszerza i nie przeskoczymy tego. Więc to nas czeka. No cóż, tak wygląda sprawa obrazu makroświata. Jak to wygląda w mikroświecie? Aha, może jeszcze zanim przejdziemy do mikroświata, jedna uwaga metodologiczna. Otóż zgodzimy się, że na przykład patrząc na takie ultragłębokie pole teleskopu Hubble'a, możemy mieć różne odczucia, możemy je trochę inaczej obrazować, czy to w naszym umyśle, czy gdzieś na papierze, ale zgadzamy się, że obserwujemy ten sam wszechświat. Czyli innymi słowy, ten wszechświat jest jedyny i obiektywny, choć jego obrazy mogą być różne. To jest jeden wszechświat i my wszyscy na niego patrzymy. Możemy mieć różne jego obrazy, ale on wciąż jest jeden. Natomiast w mikroświecie okazuje się, że sprawy mają się inaczej. Chciałbym się posłużyć takim przykładem mikroskopu zaproponowanym przez Wernera Heisenberga. To jest taki eksperyment myślowy. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy pewien elektron, który no gdzieś tutaj sobie lata i on ma jakąś tam prędkość i my go chcemy no, dowiedzieć się, gdzie on jest. No co musimy zrobić? No musimy go oświetlić. No a ten elektron właśnie ma jakiś pęd, czyli prędkość razy masę. No ale foton też niesie ze sobą jakąś energię, więc my oświetlając ten elektron popchniemy go, zmienimy jego pęd, no bo ten foton go uderzy, prawda? I ten elektron się jakoś odbije, tak jak na tej symulacji, prawda? Foton uderza w elektron i odbija się, powiedzmy, do naszego oka, no ale sam elektron zmienia swój pęd. No więc teraz, jeżeli chcemy dokładniej się dowiedzieć, gdzie jest ten elektron, no to musimy użyć fotonu o krótszej długości fali. No ale z kolei foton o krótszej długości fali jest bardziej energetyczny. To znaczy, że my bardziej, z większą energią uderzymy ten elektron. Czyli on bardziej zmieni swój pęd. To jest takie heurystyczne uzasadnienie zasady nieoznaczoności Heisenberga, czyli mówiącej o tym, że my nie możemy jednocześnie poznać położenia i pędu elektronu z dowolną dokładnością, no właśnie dlatego, że zawsze jakby próbując lepiej poznać to, bardziej zmieniamy jego pęd. I to jest ograniczone przez inną stałą przyrody, stałą Plancka. Teraz taka wizja od początku wywoływała kontrowersje, choć tak naprawdę no, nie wydaje nam się jakaś bardzo może zaskakująca. No, konkluzja jest taka, że obserwując zawsze zmieniamy obserwowany obiekt. No cóż, na pewno Państwo jako graficy wiedzą doskonale, co się stanie z obrazem na płótnie, jeżeli go oświetlimy bardzo mocnym światłem. W ekstremalnym przypadku, jeżeli użyjemy mocnego lasera, to możemy nawet wypalić dziurę. Więc oczywiście, no, oświetlając zawsze zmieniamy ten obiekt. Czasem są to minimalne zmiany i nie musimy się nimi przejmować. Czasem mogą być bardzo drastyczne.
prawda? Ale zgadzamy się, że obiekty jakoś tam wyglądają, że ten obraz ma jakąś kolorystykę. Nawet jak nikt na niego nie patrzy, nikt nie świeci, prawda? Zgasimy światło i dalej wiemy, że ten obraz tam jest i ma jakąś tam kolorystykę. No więc Einstein uważał, że w mikroświecie jest dokładnie tak samo, że obiekty fizyczne, takie jak elektron, zawsze posiadają jakieś obiektywne własności. A to, że my ich nie potrafimy poznać z dowolną dokładnością, no to już jest problem naszych eksperymentów, tudzież mechaniki kwantowej, która nie opisuje wszystkiego w sposób kompletny, tylko być może jest jakaś lepsza teoria, która w końcu nam to opisze. Natomiast Niels Bohr twierdził, że nie, że on przyjął dużo bardziej radykalny punkt widzenia, że własności obiektów fizycznych nie istnieją w ogóle przed pomiarem, zanim my je zmierzymy. No, wydawało się, że jest to spór taki czysto filozoficzny, akademicki. A to li 30 lat później pojawił się fizyk John Bell, który zaproponował pewną nierówność i powiedział, że no okej, jeżeli ja mam jeden elektron, to może jest tak, może jest siak, tego nie wiemy. Ale jeżeli już ja mam dwa elektrony, to wiemy skądinąd, że między nimi zachodzi tak zwane zjawisko splątania kwantowego, czyli pewnych bardzo silnych korelacji. Jak jeden zmierzymy, to drugi natychmiast się nam obraca. No i on te korelacje ujął w taką ładną strukturę matematyczną i stwierdził, no dobrze, a jeżeli by tak, załóżmy, że te korelacje, że te ich własności zależą faktycznie od jakiegoś parametru zewnętrznego, o którym nie wiemy kompletnie nic. Ale ten parametr istnieje, tylko tyle wiemy. No i wyszło mu na to, że nie da się tego zrobić, że te korelacje są tak silne, że nie da się ich wytłumaczyć przy użyciu żadnej teorii klasycznej, takiej jak chciał ją Einstein. No oczywiście to była pewna teoria, pewna hipoteza, to należało zweryfikować. I co ciekawe, tak naprawdę konkluzywne eksperymenty zostały przeprowadzone raptem 3 lata temu. Eksperymenty tak zwanego testu Bella. I one wskazały jednoznacznie, że to Bohr miał rację. Czyli faktycznie własności obiektów fizycznych, a nawet same obiekty, nie istnieją, dopóki się ich nie zmierzy. Jest to skrajnie nieintuicyjne, ale no, tak wynika z fizyki, wynika z doświadczenia. Czyli jeżeli tutaj jest gdzieś elektron, ja go chcę zmierzyć, to ja nie wiem, jakie on ma własności, dopóki ja go nie zmierzę. Jak ja go zmierzę, to dopiero wtedy się dowiem. Myślę, że jest to dość ciekawa wizja, może z punktu widzenia artystycznego, bo trochę przywracamy obraz artyście. Okazuje się, że odgrywamy aktywną rolę w obrazowaniu świata, bo obraz mikroświata w sposób fundamentalny zależy od obserwatora. Teraz tak, wydaje się, że te dwa punkty widzenia mikro i makroświata są w zasadzie zupełnie inne i pytanie, jak je pogodzić. Jak je pogodzić na gruncie fizyki, to jest ciężki problem. I nad tym fizycy pracują intensywnie. Natomiast jest jedna rzecz, która je łączy, a mianowicie matematyka. Otóż to jest równanie ogólnej teorii względności, opisujące makroświat, ekspansję wszechświata przyspieszoną wraz z jej wszystkimi dramatycznymi konsekwencjami. A to jest równanie mikroświata, równanie Schrödingera, które również opisuje świat, tylko że na poziomie mikro, razem z jego wszystkimi dramatycznymi konsekwencjami. I co więcej, chciałbym tutaj podkreślić, że matematyka jako taka jest jedna i obiektywna. Bo filozofowie matematyki się od lat dyskutują, czy my obiekty matematyczne odkrywamy, czy też może je tworzymy. Natomiast niezależnie od tego, czy my te obiekty tworzymy, czy je odkrywamy, jest jasne, że te obiekty no, istnieją. Są jednoznaczne i obiektywne. To nie jest tak, że ktoś widzi 2 plus 2 równe 4, a ktoś inny 2 plus 2 równe 5. Co więcej, 2 plus 2 równe 4 to zawsze jest prawda, nawet jak nikt tego nie napisze, nikt tego nie stwierdzi. Tak jak prawa Keplera, które są prawami matematycznymi, są prawdziwe i istnieją, nawet jeżeli nie ma żadnej planety. Więc tak, jakie zatem jest pojęcie obrazu w samej matematyce? No jak to w matematyce jest bardzo ścisłe pojęcie obrazu? Otóż weźmy dwa zbiory, x i y, i jakąś funkcję między tymi zbiorami. Więc obrazem funkcji f,
nazywamy taki zbiór f od x, po prostu. Czyli to będzie ten zbiór, który może być całym zbiorem y, może być jakimś jego podzbiorem. Więc proszę zauważyć, że obraz tak zdefiniowany zależy zarówno od x, czyli od tego, co obrazujemy, jak i od f, czyli to, jak my to obrazujemy. Da? Tutaj uwaga, może zupełnie na marginesie, ale ktoś mógłby być zaniepokojony, że używam pojęcia zbioru, które może nie jest najszczęśliwsze w obliczu paradoksu Russella i różnych takich logicznych zagwozdek. Uwaga jest taka, że to można sformułować dużo ogólniej w teorii kategorii, którą zresztą ksiądz profesor Heller bardzo, bardzo lubi. Tam również jest dobrze zdefiniowany obraz pewnej kategorii, więc jest to bardzo, bardzo ogólne pojęcie i zachowuje tą własność, że zależy zarówno od obiektu, który obrazujemy, jak i od odwzorowania, które wybierzemy. Teraz, czemu matematyka jest taka wspaniała? Otóż proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czym jest tak naprawdę ten obraz, który tu Państwu pokazałem? Przecież powiedziałem, że nasze zdolności obrazowania wszechświata są szalenie ograniczone. Możemy je obserwować tylko z dużym opóźnieniem i tak dalej. A tutaj nagle przedstawiłem Państwu obraz wszechświata takim, jakim on będzie w przyszłości, to za 10 do setnej lat. Więc w takim razie, no, w jakim sensie to jest obraz? Ano właśnie to jest obraz, który wynika z matematyki. Matematyka daje mi wgląd w pewną strukturę świata i dzięki temu ja jestem w stanie taki obraz wyprodukować. Bo ja mogę policzyć i zobaczyć, co się stanie. I narysować obraz tego, co się wydarzy. Podobnie sprawa się ma z mechaniką kwantową. Ja nie potrafię powiedzieć, gdzie dokładnie się znajdzie ten elektron, ani jaki on dokładnie będzie miał pęd. Ale dzięki mechanice kwantowej ja mogę powiedzieć, z jakim prawdopodobieństwem to się stanie. Że z takim prawdopodobieństwem ja go znajdę tu, a z takim znajdę tam. I to również mówi mi matematyka. Czyli mówi mi coś zdecydowanie więcej niż to, co mi potrafi powiedzieć sam eksperyment. Teraz tak, no, nie chciałbym, żeby odnieśli Państwo wrażenie, że tutaj mam taki redukcjonistyczny punkt widzenia, że absolutnie wszystko da się zredukować do matematyki i koniec, i nie ma żadnych uczuć, wolnej woli, wizji artystycznej. Myślę, że to jest dużo bardziej subtelne. Chciałbym się tutaj powołać na Sir Rogera Penrose'a i jego wizję świata. Otóż to jest taki ładny diagram z jego książki Droga do rzeczywistości, który pokazuje subtelne zależności między tym światem idei matematycznych, tych jednych i obiektywnych, światem fizycznym i światem mentalnym. Prawda? I to się tak zapętla. Pod koniec, to jest na początku książki, pod koniec książki on ten diagram jeszcze bardziej jakby rozwija, mówi, no tak, ale matematyka to właściwie jest może tylko część jeszcze czegoś większego, co chcielibyśmy uznać za prawdę, może piękno, moralność i tak dalej. Więc myślę, że te związki są dużo bardziej subtelne. Więc podsumowując, chciałbym zaprezentować takie cztery tezy, wnioski, które są oczywiście w duży sposób inspirowane wizją świata księdza Michała Hellera. Myślę, że przynajmniej pod niektórymi z nich by się podpisał. Więc tak, po pierwsze, w moim odczuciu wszechświat jest matematyczny, nie tylko matematyzowalny. To filozofowie nauki rozróżniają. Ponieważ matematyzowalny oznacza tylko tyle, że my go możemy opisać w sposób matematyczny, ale on w gruncie rzeczy wcale taki nie musi być. Natomiast ja twierdzę, że wszechświat jest matematyczny i dzięki temu możemy go opisywać przy użyciu matematyki. Przy czym oczywiście no, my jesteśmy elementami tego świata, w dodatku skończonymi, o bardzo skończonych możliwościach. W związku z tym możemy opisywać tylko skrawek. Więc moim zdaniem ta nasza matematyka przez małe m jest właśnie obrazem, w takim sensie matematycznym, jakiejś dużej matematyki przez duże m, która jest zasadą świata, jej strukturą. Co więcej, taka wizja, która się nasunęła przy kontemplacji mechaniki kwantowej, jest taka, że tworząc obrazy wszechświata prawdziwego zmieniamy. O tym właśnie nam mówi mechanika kwantowa.
tworzę obraz świata elektronu i zmieniam przy okazji ten elektron. Więc mamy jakiś realny wpływ na to wszystko. No i wreszcie chciałbym Państwu powiedzieć, że matematyka jest piękna. Znaczy ja, badając struktury matematyczne, to jest po prostu bardzo fajna sprawa. I myślę, że uczucie, jak się napisze pewne równanie i zobaczę, że ono ma jakąś strukturę, że to wszystko się robi spójne, jest porównywalne z takim uczuciem satysfakcji, jakiej musi doznawać artysta, który ukończył dzieło i patrzy, tak, to jest to, może to dzieło go zaskoczy. Może jest dokładnie takie, jak sobie wymarzył, może jest trochę inne. Myślę, że to jest bardzo podobny efekt. Dziękuję Państwu za uwagę.